Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 3 Morrowind. Jestem Julius Wandal, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Od ostatniego odcinka trochę minęło czasu, konkretnie jeden dzień. Ale wydaje mi się, że... Chyba pamiętam, o czym mówiłem. Mówiłem chyba... Ostatnio zacząłem mówić o... ogólnie opisać mechaniki. Jak to wszystko działa. Ale dobra, po kolei. Generalnie wszystkie te szczegółach będę o rzeczy opowiadał, jak już będziemy przy nich. Czekajcie chwilkę, dajcie mi moment. Dobra, jestem z powrotem. Dobra. Chodźmy może na górę. Przejdźmy się tutaj generalnie po tych wszystkich... You're on your honor. Don't press your luck. ...miejscówkach. Czy ja mam buty? Nie, nie mam butów, mam tylko zwykłe buty na sobie. Okej. Trzeba będzie kupić sobie buty. Hriskar płaskostopy. Okej. You like to dance close to the fire, don't you? What do you want? Mamy różnych generalnie ludzi, których możemy pytać o różne takie rzeczy. Część z nich, chyba ta osoba, ten Nord, oferuje trening. Tarcza, średni pancerz, długie ostrze. Generalnie w grze znajdziemy dużo ludzi, dużo trenerów, którzy oferują różnego rodzaju treningi, czy to z magii, czy to z broni, czy to zbroi, czy to... czy to ze zbroi, czy to z... właśnie z broni, czy z magii, czy innych takich umiejętności złodziejskich bardziej. Tych ludzi jest dużo. I'm a busy gal, so if you could hurry this up. No dobra, Elon. Proszę bardzo, nie przerywasz mi w niczym ważnym. Jestem Elon, zwiadowczyni. Interesuje cię okolicy miasta Pelagiat? Balmora, Caldera, Ebonheart, Vivek? Tak, on tutaj nam na mapie pokaże poszczególne miasta. Warto się tym zapoznać. Pelagiat może na początku. Pelagiat to carska osada niedawno założona na drodze Balmora-Vivek w zachodnim krańcu regionu zwanego jako Wyspy Askaryjskie. Jest to w zasadzie osiedle sąsiadujące z garnizonem, jaki w forcie Pelagiat utrzymuje Legion Cesarski. Patrząc na to tutejsze sklepy i budynki mieszkalne, widzi się przede wszystkim styl cesarski przywodzący na myśl cesarstwo i zdecydowanie kontrastujący z dunmerową architekturą reszty Morrowind. Balmora. Balmorze ma swoją siedzibę Rud Hlalu. Jest również największe osiedle na Vardenfell po mieście Vivek. Wygodna droga do Balmory prowadzi na północ, przechodzi przez Fort Pelagiat i wioska o tej samej nazwie. Z Balmory wychodzi droga na północ do Aldrun przez miasto Caldera. Może najlepiej będzie, jeśli ci to zapiszę. To długa droga i łatwo się tam zgubić. Tak, dostaliśmy Sejdanin do Balmory. Opis drogi, jakbyśmy chcieli.
Pelagiat Balmora Caldera. Caldera to niedawno założone cesarskie miasto korporacji górniczej położone na północ od miasta Balmora przy drodze do Aldrun. Spółka górnicza z Caldery otrzymała cesarski monopol na wydobycie rudy ebonu z tutejszych kopalń bogatych złóż. Caldera to nowe miasto wybudowane w nowoczesnym stylu zachodnim, zamieszkane głównie przez kolonistów i cudzoziemców. Ebonheart wybudowano na południe od drogi z Pelagiat na zachodnim brzegu. Ebonheart wybudowano na południe od drogi z Pelagiat na zachodnim brzegu nawodnego miasta Vivek. Ebonheart to siedziba cesarskich władz odpowiadających za region Vardenfell, a także duży ośrodek handlu morskiego. W zamku Ebonheart mieszka książę Vedam Dren, cesarski wicekról prowincji. Mieszczą się tam również pomieszczenia Rady Regionu i garnizon Legionu Jastrzębia. Swoją kwaterę główną ulokowała w mieście również Kompania Wschodnio-Cesarska. Kto grał w Skyrima, to pamięta pewnie tą organizację. Co jeszcze? Vivek. Vivek leży na południe przy drodze do miasta Pelagiat. Vivek to największe osiedle na Vardenfell i jedno z największych miast na wschodzie. Wzniesione w zatoce Norwain, otoczone wodą, miasto składa się z gigantycznych budynków zwanych dzielnicami. Wielka katedra oraz pałac Viveka odwiedzane są codziennie przez setki pielgrzymów i turystów. Cudzoziemcy kierują swe kroki do dzielnic przybyszów, natomiast podczas gdy lokalna ludność zamieszkuje dzielnice mieszkalne, strefy należące do poszczególnych rodów. Jeszcze zobaczmy to w Vardenfell. Vardenfell jest jedną z 6 cesarskich dzielnic administracyjnych Morrowind. Region Vardenfell obejmuje wyspę Vardenfell otoczoną morzem wewnętrznym, wielką masę lądu zdominowaną przez wulkan o nazwie Czerwona Góra i po pialne bezdroża. Region Vardenfell. Dobra, tego już nie będę czytał, ale generalnie tutaj możemy się przekonać o poczytać dużo ciekawych informacji. Jeżeli chcecie, możecie sobie zastopować rzeczy. Dobra, szkolenie. Ktoś się prowadził w błąd. Moja działalność ma ograniczoną klientelę. Aha. Do tej pani jeszcze wrócimy, ale już mogę powiedzieć, że jej usługi są tylko dla członków. Informacje z domu cechowego. Port Seida Nin, dom cechowy Arilla. Niniejszym podczas generalnych sesji pokoju odbywanych dla rejonu rodu Hlalu w mieście Balmora 16 dnia 1 siewu roku panowania naszego króla Hlalu Atyn Ledana, z łaski wszelkich bogów króla Morrowind, księcia Mornhold i prowincji Hlalu, obrońcy ludu i praw lojalnego sługi cesarstwa, etc., etc. Aril z wyżej wzmiankowanego portu Sejdanin wraz z gwarantami podjął prawnie takie zobowiązanie przed nami, sędziami pokoju, jego wysokości dla wyżej wzmiankowanego rejonu nazwiska spisane poniżej. Zatem my, sędziowie pokoju niniejszym, zezwalamy i upoważniamy wyżej związkowanego Arila do prowadzenia domu cechowego albo gospody w domu, który ów Aril obecnie zamieszkuje w wyżej wzmiankowanym porcie Seida Nin. Przez okres pełnych 3 lat od momentu obecnego lub też do takiego czasu, jaki zostanie przez nas lub innych sędziów wyznaczony, pod warunkiem jednakże, iż wyżej wzmiankowany Aril będzie w owym okresie szczerze i ściśle trzymać się niniejszej umowy, a w razie przeciwnym zezwolenie niniejsze natychmiast straci moc i będzie całkowicie nieważne.
Po pierwsze, wyżej wzmiankowany Aryl nie zezwoli żadnym obcym albo nieznanym podróżnym zamieszkiwać ani przebywać w swojej gospodzie lub jej obejściu dłużej niż jeden dzień i jedną noc, nie informując o tym przedstawiciela władzy królewskiej lub innego urzędnika w mieście. W celu takim by ów obcy lub podróżny mógł zostać przesłuchany przez sędziego pokoju. Po drugie, że nie zezwoli na grę w karty, kości, kubki, dziewięć dołków, ani w żadną inną nielegalną grę, ani też nie zezwoli na żadne zakłócenia porządku w swojej gospodzie, sadzie, ogrodzie, ani na tyłach gospody, ale przeciwnie, będzie utrzymywał porządek. Po trzecie, że nie zezwoli żadnym dzieciom, służbie, ani niewolnikom z sąsiedztwa zażywać trunków w swojej gospodzie, ani nie zezwoli na to nikomu innemu, chyba że wyraźnie pozwala na to regulamin. Mamy ewidentny dowód na to, że w tamtych czasach już istniał prikaz, że alkohol poniżej 18 roku życia jest nie do kupienia. Dobre. Po czwarte, że nie zezwoli nikomu na zażywanie trunków w gospodzie modlitwy, w godzinach modlitwy lub lekcji, ani w dniach festiwali, ani w dniach cesarstwa, ani w żadnym dniu po 8 godzinie nocy. Ale co? Że nie można świętować, czy co? Kurde. Jaki reżim. Po piąte, że nie będzie przechowywał żadnych łajdaków, wagabundów, niebieskich ptaków, ani innych podejrzanych osób w swojej gospodzie lub obejściu. Po szóste, że nie będzie kupował ani brał w zastaw, ani pozwalał, by były kupowane lub brane w zastaw w jego gospodzie za jego wiedzą jakiekolwiek dobra pochodzące od nieznanych podróżnych albo pochodzące od dzieci, służby, niewolników i żon sąsiadów bez zgody ich rodziców, panów i mężów odpowiednio. Jeśli zaś takie dobra miały być oferowane do sprzedaży lub w zastaw przez jakiegokolwiek obcego, zgłosi to natychmiast przedstawicielowi władzy królewskiej lub innemu urzędnikowi w mieście. Po siódme, że nie będzie sprzedawał najlepszego napitku drożej niż po 4 smoki za galon. Ani napitku drugiego gatunku drożej niż po 2 smoki za galon i nie zezwoli na przyrządzanie spożywanie popielnego ptactwa w swojej gospodzie, ani też żadnych innych wikłałów zakazanych prawami tej ziemi. Po ósme, że nie zezwoli na żadne sprośności ani kryminalne rozmowy w gospodzie lub obejściu, ani nie będzie nakłaniał, ani zmawiał nikogo, by pił w jego gospodzie, aż będzie pijany albo w nastroju wywołanym piciem. Okej. Okay. Po dziewiąte, że nie zezwoli na żadne granie na lutniach, bębnach, ani na tańce w dniach lekcji, ani w czasie boskich uroczystości, ani podczas świętych festiwali, ani innych świąt. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób w takim razie ci ludzie tutaj święto obchodzą, skoro nie można grać, nie można się bawić, nie można pić alkoholu. A że mówimy o świętach religijnych, ale z drugiej strony to też, kurde, trochę słabo. Po dziesiąte, że zamieści to zezwolenie w swojej gospodzie na widoku publicznym, tak aby każdy mógł zobaczyć, jakiej umowy zobowiązał się przestrzegać w dniu i roku wyżej wzmiankowanym, podpisany mistrz Welanda Omani, mistrz Nevana Ules, Dran Bero, Crassus Curio, Ingling Pultrol. Te nazwiska warto zapamiętać tak swoją drogą, ale dobra. Mamy to. Ryskar płaskostopy. Przydać się, przyjaciel obcy, może ja nim zostanę. No, musisz tylko pomóc mi odzyskać trochę złota. Trochę złota? Zgadza się. Widzisz, miałem złą passę w grze w 9 dziur i przegrałem trochę pieniędzy. Kiedy indziej zbytnio bym się nie przejął, zwykle mam trochę pieniędzy, chociażby z tego, co miejscowi płacą nam za ochronę.
Wiem jednak, że uwzięli się na mnie, szczególnie ten mały drań Fargot. Odegrał się na mnie za wszystkie czasy. Wiem, że ukrywa gdzieś moje złoto. Możesz dowiedzieć się dla mnie, gdzie znajduje się królówka Fargota? Wiem, że to małe, wredne coś ma w osadzie jakąś kryjówkę. Nie wiem tylko, gdzie jego dom... Gdzie? Jego dom odpada, cały przeszukany. Tam złota nie ochowa. A ja nie muszę dowiedzieć się... A ja się muszę dowiedzieć, gdzie je trzyma. A ja się muszę dowiedzieć, gdzie je trzyma. Jeśli tobie uda się wykombinować co i jak, to odpalę ci działkę. Piszesz się? Zajmę się tym. Świetnie. Oto twoje zadanie. Nie wiem, gdzie on się chowa, ale w nocy szwenda się po mieście. Przyuważ go, jak tak łazi. Najlepszy punkt obserwacyjny to szczyt latarni na południe od osady. Stamtąd dobrze widać cały Sejdanin. Jak już będziesz wiedział, gdzie ten konus łazi, to może uda ci się wykombinować, gdzie chowa swoje złoto. Ja od razu powiem temu gościowi, temu Nordowi, nie będziemy oddawać nic tego złota, co znajdziemy, zabierzemy je dla siebie. Ale dzięki za cynk, wielkoludzie. My time is precious, so make it quick. Miałem jeszcze od ciebie kupić jedną ważną rzecz, którą to jest... Amatorski moździerz. Tak jest. No nie, bądź kutwa. Dzięki, Ariel. Dobra. No dobra. Mamy moździerz i tłuczek. Dlaczego to nam będzie służyło? Ano do... czegoś... co nam się bardzo przyda. Mianowicie przyrządzania mikstur. I teraz uwaga. Robienie mikstur w tej grze jest sporym biznesem. No na razie jesteśmy w tym słabi, ale udało nam się stworzyć jedną miksturę przywrócenia kondycji, wartość 12. Dlaczego 12? Po pierwsze dlatego, że mamy słabej jakości moździerz amatorski na razie, nie? Lepsza jakość, bo to leci tak, amatorski, uczniowski, profesjonalny i chyba mistrzowski. W takiej kolejności. I teraz tak, im więcej, dużo mam inteligencji, im więcej alchemii, im lepsza alchemia, tym... nasze mikstury będą droższe. Tylko teraz tak, ponieważ mamy uczniowski, amatorski moździerz, to jego jakość jest właśnie o połowę mniejsza, nie? I będą. Będzie ta miksturka kosztowała 12 sztuk złota tylko. A 4 punkty przez 13 sekund to nie jest jakieś takie byle co, nie? Generalnie na alchemii ostatnio to odkryłem, grając sobie w przygotowanie do nagrywania, że trochę przyspieszymy. Grający przygotowanie do nagrywania grałem ostatnio sobie właśnie i odkryłem, że alchemia jest świetnym sposobem na zarabianie pieniędzy, a pieniądze się w tej grze przydadzą właśnie choćby między innymi do trenowania naszego herosa. Bo na razie mamy poziom pierwszy i nawet żadnej umiejętności z głównych nie udało się nam przywrócić. Mistyczny wojownik. Dobrze. Mistyczny wojownik z toporem.
w sumie za chwilę mogę pokazać, jak walka wygląda, tylko zróbmy to zadanie dla Fargotta, bo odnośnie walki w Morrowindzie jest sporo kontrowersji, o których, na których temat chętnie się wypowiem. Cholabek. O, nie udało się. Tak, bo to zależy od oczywiście wszystkie tej akcje, jakie wykonujemy. Typu walka, typu właśnie rzucanie zaklęć i też chociażby może nie mikstur czy zaklinanie, rozbija się między innymi, ale w dosyć dużym stopniu o naszą kondycję. Czwarta po południu, więc zobaczmy tak. Gdzieś ten Fargot tutaj jest. O, idzie. Idzie. Mnie tu nie ma, ja tylko patrzę na gwiazdy. Okej, idzie. Gdzie to on dojdzie? Znaczy ja wiem, gdzie on dojdzie, ale... Chcę pewien suspens utrzymać. Uwaga! Mam cię! Znalazłem twoją kryjówkę! Dobra, szybki zapis. Uda mi się zeskoczyć? Okej, udało się mi zeskoczyć. Dobra. Nawet nie połamałem sobie nóg. No, niestety obrażenia w tej grze od upadku są dosyć znaczące. Ale też akrobatyka na mnie trochę redukuje. Pusty pień drzewa. Mamy pierścień zdobiony, pierścień uzdrowienia Fargotta. Uczniowski wytrych przyda się. I 300 wy. Teraz oczywiście moglibyśmy wrócić do Hiskara i powiedzieć mu, że znaleźliśmy kryjówkę Fargotta. Tylko po co? Żeby nam zabrał 200 i zostawił ze 100? Nie ma głupich. Dobra. Poszukajmy, może przejdźmy się wybrzeżem, co? Tak. Tą stronę jakoś gdzieś. Chodźmy na kraby może, co? O właśnie. Dzień dobry. Walka wygląda jak wygląda, ponieważ nasza postać nie ma kondycji. Dobra, jest. Mięso krabów, od razu zróbmy sobie z tego, o ile się uda oczywiście. Może tak. Od razu zróbmy sobie z tego... miksturkę. Dobra. Świetlusula. Próby korpinu, świetlusula. Teraz tak, chypia faca.
bolączka biedaka jeszcze się nam przyda. A tutaj tak swoją drogą... To jeszcze jest do zdobycia pewien gadżet. Jest bolączka biedaka, super. Jest do zdobycia pewien gadżet. Ała, ała. Momento. Wiedziałem, że to jest topór. To jest topór magiczny. Niestety. Znaczy niestety, no zależy jak to patrzeć, ale dla nas w tym momencie to niestety. Jest to topór dwuręczny. Więc nie. Nie tak. Musimy mieć tarczę. A nie, tarczy dalej będziemy mieli. Nie zmienia się nam klasa pancerza, jak widzę. Dobrze. Obrażenia z mrozu od 0 do 7. Ciekawe. Dobra. Ale co do walki, zresztą było widać, jak zresztą widzieliśmy, nie? Wcześniej. Udę. Ja biłem tego biednego kraba, nie? Mimo, że on stał 2 metry ode mnie i go nie trafiałem. Nie? Zademonstruję. Coś takiego było, nie? Wielu ludzi, którzy jako świeżynki podchodzą do Morrowinda, twierdzą, że to jest wada tej gry. System walki, bo nie ma tak w tym. Nie ma tak jak w... W Oblivionie, że macham mieczem i trafiam przeciwnika. No co mogę powiedzieć? No niestety... Ale Morrowind jest jeszcze z czasów, gdy... Jak robiłeś RPGa, to robiłeś go w oparciu o statystyki. W tym momencie konkretnie umiejętności. Jeżeli na przykład twoja postać niedobrze, źle sobie radzi z walką toporem, to niestety, ale nie będzie trafiała przeciwnika. Co więcej, to nie tylko trzeba mieć duży procent w umiejętności walki toporem, ale też trzeba mieć dużą, dobrą zwinność i maksymalną kondycję. Przy niskiej kondycji, bardzo niskiej kondycji w tym przypadku, wiele nie zdziałamy. Spróbujmy zrobić może... miksturę chodzenia po wodzie, co? Niestety się nie udało. Porażka... Nie, porażka nie ma wpływu na alchemię. Dobra, alchemia będę generalnie zajmował się potem, ale dość powiedzieć, że alchemia na wysokim poziomie, tak gdzieś od 30%, może 40% nawet, już całkiem spory biznes, a zwłaszcza gdy dorwiemy się do lepszej jakości zestawu alchemicznego, który można albo kupić, albo ukraść. Zastanawiam się, czy właśnie tego sobie zestawu nie ukradnę. Dobra, ale... chodźmy może... wyjdźmy poza miasto, trochę się po okolicy przejdźmy. Przejdźmy się trochę po okolicy, żeby pozwiedzać teren, a konkretnie poszukać tego poborca podatkowego, o którym cały czas mówią ludzie wszyscy. Ale to, moi drodzy,
następnym odcinku. Ja byłem Juliusz Wandel. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego. Na razie, cześć.